Dobry. Przyszłaś na śniadanie? Tak? Zimno mamy dzisiaj, nie? Witam serdecznie wszystkich naszych widzów. Z tej strony Michał z kanału AgroLovers. Dzisiaj będziemy rozsiewać nawóz azotowy na rzepak. Z 1 marca mamy super przymrozek. Sprawdzimy sobie. Pokazuje minus 8 o godzinie 6 rano. Wezmę tylko klucze do garażu i zaczynamy. Nawóz na dworze już stoi przygotowany. Dzisiaj będziemy siać Saletrosan 26 ze względu na zawartość siarki. Arsy przyczepę schowamy, wczoraj nie chowałem, ponieważ w dzień jest na plusie, jest błoto z tyłu. Zaraz zobaczycie, teraz ją sobie schowam, bo wczoraj przywoziłem piasek na budowę. Będziemy jutro montować oczyszczalnię ścieków, ale może gdzieś tam będę w pobliżu, to wam pokażę. Także najpierw bierzemy dojca. Musimy zaczepić odnośnik. Chowam przyczepę pod wiatę. Wczoraj nie chciałem robić błota, bo fajna wczoraj pogoda, 6 na plusie w dzień była. Teraz mamy, widzicie, minus 8 rano, przymrozka. Zaraz podczepimy sobie ładowacz naprzód. Świeża ziemia tutaj była nawieziona, trawą jeszcze nie zarosło i mamy błoto. Teraz to będę musiał chyba tu trawę zasiać i dopiero za rok będzie dobrze. Przyczepiamy ładowacz. Czy znajdzie śrubę, bo jest nakryta. Ursus przygotowany. Podczepiony rozsiewacz. Zaraz zobaczymy, jak pali. Widać i słychać, co się dzieje. To ma ciężko. Włączamy wspomaganie. Minus 8 to minus 8. Thank you.
kupione jesienią. Musiałbym sprawdzić na fakturze po ile, ale grubo ponad 3000. Teraz z tego co wiem, to można chyba taniej. Chyba. A ta to już ma nóż. Dobra. Gaszę dojca i jadę u Stusa. Jeszcze jeden worek w domu nasypił, bo mam tutaj blisko pole. A później idziemy już zresztą na pole. Młotka wiesz. A to mówisz, że młotka wiesz. One stały w oborze. Bo teraz nie ma hodowli. Stały na poletach w oborze, bo tam było miejsce. Oho. Masz młotek. Jadę na pole, które jest najbliżej domu z rzepakiem. Wszędzie mamy zasiany rzepak tej samej odmiany. Pioniera Bates 131, z tego co pamiętam. Na tym polu akurat rzepak jest, powiedziałbym, na tle innych rzepaków taki średni, na tle innych moich rzepaków. Zaraz wam pokażę, bo mam jedno pole z rzepakiem zasiane kilka dni wcześniej, a to tam najlepiej wygląda rzepak. Deszcze mi przerwały i tu było później siane, ale on się pozbiera. Zaraz przegonimy sarny, bo widać, że jest ich pełno, bo to jest pole od łąki rzeki. Ten po prostu nie jest taki wyrośnięty jak inne. Fajny przymrozek. Jaka dawka? 330 kg, ponieważ mam tyle nawozu. Tyle było kupione. Taka mi norma wychodzi. Jeszcze myślę coś dorzucić później z saletrą, bo to będzie mało. Na jesieni tutaj był sypany azot, tutaj na tym polu w formie saletrzaku. Pokażę wam może wszystkie pola jak wyglądają. No mówię wam, ten nie jest taki wyrośnięty. Kornkali tutaj sypałem, ale tego kornkali nie widać, już się rozpuściło. Badania robiłem gleby, bo coś mi się tutaj właśnie nie podobało na tym rzepaku, ale badania dobrze wyszły, bardzo dobrze na tym powiedział. Także ten rzepak chyba potrzebuje czasu. To pole jest takie, no może ziemia nie jest zbyt lekka, taka glina bardziej, ale pH jest super, około 7 i zasobności są dobre, także on tutaj, no niech rośnie. Mnie to pole raczej nigdy nie zawodzi. Pszenica może też tak dziwnie trochę wyglądała, ale wszystko sypało i tak. A jak widzieliście, ciężko było to nasypać, bo to troszeczkę to stał ten nawóz, ale mam kratę po to zrobioną. Tutaj sobie sam dorobiłem w tym rozsiewaczu właśnie dla takich przypadków jak ten dzisiaj. Także dawka nawozu jest. Dlaczego saletrosa? No, ale to wam powiem później przy worku. Ze względu na siarkę, no bo taka taktyka jest. Jeżeli, no zależy co było dostępne akurat. Był saletrosa w dobrej cenie na jesieni, tak mi się przynajmniej wtedy w tamtym obecnym czasie wydawało. Brałem saletrosa na rzepak. Na pszenicę mamy saletrę. Trochę RSM-u na drugą dawkę. No bo tak cenowo się kształtowało. Teraz jak wiemy, to mocznik chyba najlepiej wychodzi. Tylko gdzie go kupić w tej cenie. I tak, rzepak potrzebuje około 60 kg siarki. Trochę tam sobie z kwaśnych deszczy może napada, może nie. Przy tym dzisiejszym zabiegu to dostarczę mu około 40 kg siarki. Wcześniej z korkali trochę sypnąłem.
tutaj jest taka ciekawostka, że przy naszym polu myśliwi postawili mi wabik na dziczyznę. I tak wygląda karmik na sól. Mogę sobie tutaj przychodzić, wpierdalać mój rzepak. Pytałem się teścia, bo jest myśliwym. Mówił, że tak się nie robi, żeby stawiać komuś koło rzepaku. No ale... Jedziemy dalej. A tutaj w końcu, bez przymrozku, chyba teraz bym nie dał rady, jak widzicie. Takie już się tereny zaczynają. Bardziej pod łąki. Czas i ładować to nasypiemy na polu, będzie szybciej. Słońce, jak widzicie, ładnie wstaje, gdzie zaraz będzie ten przymrozek puszczał, ale taki duży to jeszcze myślę. Gleba będzie zarość zamarznięta do około 9-10 godziny, ale liście będą się robić mokre. Pole, gdzie rzepak był siany jako pierwszy. Różnicę widać gołym okiem. Później jak będziemy sypać, to wysiądę i wam pokażę. Gości mam na polu. Podjeżdżam, gotowe, akurat objecham raz w koło i mam pusto, a tam coś jest, a to z worka, nie ma problemu, to mi trochę przeszkadza, muszę młotkiem stuknąć. Cyk, nożyk. Tak wygląda rzepak
pierwszy siany. Patrzcie tam, gdzie rozjechane kołem zieloniutki. Wegetacja ruszyła, tylko dzisiaj go lekko przymroziło i te ostatnie takie właśnie przymrozki w lutym. U styczeń mieliśmy dosyć ciepły, z tego co pamiętam. Spowodowało to, że te liście trochę klapnęły, bo wcześniej jakoś nie było widać w ogóle zimy w rzepaku. I co, te liście, które wychodzą, fioletowe. Brak mu jedzenia, ale spokojnie, dzisiaj dajemy. No i będziemy sypać ostatni worek. Ale to jeszcze nie jest ostatnie pole, jeszcze mi zostaną takie dwa najmniejsze kawałeczki. To już ma wolne, podczepię przyczepę i ja porozsiewam, dokończę. I lecimy z ostatnim rozsiewaczem na dzisiaj. Dzisiaj tylko rzepa. Pszenicą chwilę poczekam, ponieważ u nas jeszcze zapowiadają śnieg, także o brak wilgoci się nie boję raczej, bo tutaj u nas, jak widać, to porowa wszędzie jest woda, także jest dużo lepiej niż rok temu. I tak, jeszcze teraz przymrozki nadają codziennie rano, także nie będzie też problemu, żeby wjechać w pole. Tak jak dzisiaj jest super. Bo później zobaczycie, jak będę coś robił na budowie po południu, czy tam w południe, no to już będzie dosyć kiepsko. Gdybyście nie wiedzieli, gdzie jest złote jabłko archeologii, znajduje się w Czermnie. Za tym pagórkiem jest grodzisko średniowieczne, wcześno średniowieczne, a tam widać wieżę widokową. Tu jest dowód na to, co mówiłem, że na chwilę obecną mamy trochę wody. To akurat jest moja łąka. Widać podtopiona. Następnym razem chyba muszę łopatkę z sobą wziąć i to porównać. Nie widać świeżych śladów, czyli tutaj chyba lisa nie ma. Ale dziury są. Siew nawozów na dzisiaj zakończony w rzepaku. Ostatnie pole, jak widzicie, piasek. Zasiałem tutaj rzepak tylko z tego względu, żeby zrobić jakąś zmianę, żeby nie siać zbyt często zboża. Czy coś z tego wyjdzie, czy nie, wszystko zależy od pogody. Obsada jakaś jest. No i widzicie, piasek. Można sobie na piaskownicę przywieźć. Miałem tutaj owies, to owies w sumie najlepiej wyszedł, i jęczmień był, i pszenica. Raz fasola była, ale to tak jak na piasku. I teraz mamy rzepak, nawozy skończone. Chyba dzisiaj rozsiewacz umyję, bo chwilę będzie przerwy. Dodatkowo coś mi tutaj skrzypiało, także musiał sprawdzić. Ale to właśnie chyba skrzypiało.
z tego względu, że tam się nawozu nazbierało z tamtej strony na osłonie i coś ocierało. A ja tu luzów żadnych nie widzę. No. I jedziemy później na budowę. A tak, trochę się obchlapał. Musiałem na to pole jechać naokoło. Bo tak, za tymi krzakami tam gdzieś na pogórku też jest rzepak i tam rozsiewałem nawóz. Musiałem się wrócić, bo tutaj między tymi polami woda stoi na łąkach. No i jechałem naokoło. Jakbym wiedział, to od razu bym tutaj przyjechał, bo tam też siałem wcześniej na rzepaku. Tylko tutaj chciałem przyjechać na koniec, ile mi zostanie nawozu, ale akurat wszystko idealnie wyszło. Bo już nie pierwszy raz sieje ten nawóz. On jest grubszy, dobrze się rozsiewa tym rozsiewaczem, ale trzeba trochę w ustawieniach więcej nastawiać, bo saletra jest drobniutka, no to wtedy trzeba mniej nastawiać. Ja tabeli do niego nie mam, tylko to, co wiem, to z doświadczenia i z prób. Także ja już się z wami żegnam. Dziękuję za dziś, za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, wciskajcie lajki, jeżeli macie jakieś pytania, to komentujcie. Także cześć!